Cześć, ja jestem Anjon i mam dzisiaj dla was moje wrażenia z testów mitycznego krasnala, którego udało mi się wylosować podczas ostatniego eventu z podwójnymi szansami z Primal Shardów. Frolni, bo to o nim mowa, dostał buffa w ostatnim patchu i być może widzieliście już jego testy po buffie, na przykład u Nuba lub innych content creatorów. Ogólnie rzecz biorąc, większość ludzi, którzy go testowali uważa, że buff, który dostał, nie sprawia, że stał się metaczempionem na arenę. Wydaje mi się jednak, że wszystkim, którzy go testowali, umknęła jedna rzecz, na którą chcę wam zwrócić uwagę w tym filmie. I o ile zgadzam się, że Froli nie jest uniwersalnym wyborem na arenę, to w jednym zastosowaniu jest najlepszy. Ale zanim o tym wam opowiem, zobaczmy, jak wyglądają jego skille i jakiego buffa dostał. Niedawno SAF opublikował zaktualizowane mnożniki dla jego skilli i kolejno. Na A1 ignoruje 5% defensa celu za każdy buff jaki jest na nim i mnożnik tego skillu został nieznacznie zwiększony. Nie jest to może najlepsze A1, demycz jaki na nim zadaje jest taki sobie, ale trzeba zauważyć, że z biegiem czasu, a dokładnie wraz z ilością zabitych przez rolniego przeciwników, ten demycz będzie wzrastał dzięki jego pasywowi, do którego przejdziemy za chwilę. A2 to podstawowy i najlepszy skill Frolniego. Kradnie na nim dwa buffy z przeciwnika i nie można tego efektu rezystować. A jeśli ten atak był krytyczny, powtarza go jeden raz. I ten skill w większości przypadków zdejmuje z skin. Jedyny problem jest w przypadku weak hitu, kiedy nie mamy tej powtórki. Wzrost mnożnika tego skillu jest też bardzo znaczący. I to ten skill stanowi o wartości Frolniego. Na 3 natomiast atakuje wszystkich przeciwników, i damage rośnie, jeśli max HP Frolniego jest wyższe niż max HP celu. Dlatego tak ważne jest, żeby zbudować go z jak największym HP, a defense jest dla niego drugorzędny. Tutaj mnożnik został zwiększony nieznacznie, a sam skill zadaje przyzwoity damage, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego pasyw. No i właśnie. Ten pasyw z formy podstawowej sprawia, że Frolni ma bardzo wysoki crit damage. Zwiększa się on o 1% za każde 1000 HP, jakie na nim zbudujemy. A dodatkowo, co jest bardzo fajne, każdy kill sprawia, że jego max HP, a co za tym idzie również damage, rośnie o 20%, a maksymalnie może zostać zwiększony o 100%. To samo dzieje się ze Speedem rośnie o 20 i też maksymalnie może być zwiększona o 100. Także wyobraźcie sobie Frolniego, który ma 100 tysięcy HP, a po zabiciu 5 przeciwników jego HP rośnie aż do 200 tysięcy. I podobnie dzieje się ze speedem. I wbrew pozorom, chociaż na arenie mamy tylko czterech przeciwników, to taka sytuacja wcale nie jest rzadka, ponieważ mamy rewajwerów, czy kiedy walczymy z takimi czempionami jak San Wukong jego alternatywna forma, cóż, no nie oszukujmy się, to nie jest to, co we Frome jest najlepsze. Owszem, jest ciekawa. Tutaj damage skaluje się razem z defensem, ale ta forma zapewnia raczej przeżywalność, a jeden tej formy jest zwyczajnie słaby. owszem trochę powiększa jego defense, ale to nie robi specjalnie różnicy. Na A2 ma bardzo dobre leczenie, przy czym damage tutaj nie jest rewelacyjny, zwłaszcza, że priorytetem dla nas jest zbudowanie mu wysokiego HP, a defense traktujemy drugorzędnie. Jego A3 zapewnia sporo przeżywalności i może też zapewnić całkiem niezłą tarczę. I chyba najciekawszy z tej formy jest jego pasyw, który odbija 80% damage'u, jaki otrzymuje w rolni do atakującego, co czasem potrafi zabić na przykład taką Harimę obniża też accuracy atakującego, ale ja osobiście traktuję tą formę jako taką ucieczkę w sytuacji, kiedy Yumeko czy Warlord zablokuje mi skille i raczej chcę jak najszybciej wrócić do jego podstawowej formy. No i owszem szkoda, że ten buff, który dostał Frolni, nie zrobił czegoś tutaj z tą drugą formą, żeby ona była bardziej użyteczna. No ale jest jak jest i teraz pokażę wam jak ja ubrałem swojego Frolniego. Sety, jakie dla niego wybrałem, to typowy zestaw na arenę, czyli mamy tutaj czteroczęściowy Stone Skin i set Savage. Staty, jakie udało mi się dzięki temu zbudować, nie są może jeszcze jakieś kosmiczne, ale uważam, że to dobry początek. Pomaga tutaj oczywiście czterogwiazdkowy Blessing i udało się uzyskać nieco ponad 100 tysięcy HP, prawie 5 tysięcy defensu. Całkiem przyzwoity kryt damage. Niestety mój Frolnie jest wolny. Sprzęt jaki mam nie pozwala mi tutaj na zrobienie szybszego bildu. Także ten element będzie wymagał na pewno poprawy. Jeśli chodzi o masterki, to poszedłem w helm smashera i rzeczywiście wtedy, kiedy ten helm smasher wejdzie, damage potrafi zwalić z nóg. I przejdźmy teraz do tego, do czego Frolnie jest stworzony czyli do walki, a konkretnie walki na arenie. Zaczniemy od klasycznej areny, tu pokażę Wam kilka walk, a na koniec zerkniemy, jak sobie radzi na live arenie. Poszukajmy jakiegoś ciekawego i wymagającego teamu. O, mamy tutaj Tarasa i Mariczkę plus Armans i Sifi. Myślę, że to może być ciekawy test. Sprawdzimy, co nam się uda tutaj zrobić tym, że zamiast Supreme Kaila stawimy tutaj Armanza i zobaczymy jak taki team sobie poradzi z ukraińskim duo w bardzo mocnej obstawie. Nie mam pewności, czy Frolni wystarczy tutaj, ale zobaczymy, jeśli damy radę. Myślę, że to was przekona, że Buffrolniego nie jest taki słaby, jakby się mogło wydawać. Dobrze, spróbujmy. Obniżymy im turn meter. I chyba na pierwszy ogień, e, jeśli chodzi o Frolniego, pójdzie Sifi, tak myślę. Usuniemy im buffy. Sifi miała zbyt duży rezystans, ale a2 Frolniego nie będzie mogła rezystować. Także zobaczymy. No i obstawiamy, czy uda się zabić ją na mm, dwa hity, czyli na jedno użycie A2. Sprawdźmy. Udało się. Jak widzicie, nie jest to słaby skill. I teraz dodatkowo dostaliśmy 20 tysięcy więcej HP i 20 speedu. Także naprawdę ten buff, choć dodał tylko mu damage'u, no robi robotę jak dla mnie. Aczkolwiek ten skill zawsze był bardzo mocny. I teraz zobaczymy jego A3. Tutaj prawdopodobnie padnie Armans. Czy padnie Mariczka? Hmm, raczej nie. Teraz na pewno nie padnie, ale sprawdźmy. Tak. No, Mariczka całkiem nieźle oberwała, aczkolwiek Taras też sporo dostał. Dobrze, zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Oczywiście, będziemy. O, mamy zresetowane A2. No to dobrze, pozbędziemy się Tarasa. I teraz spróbujemy się przygotować na to, co się wydarzy, kiedy zabijemy Mariczkę, czyli wszyscy inni wstaną. Dlatego myślę, że. Tutaj sobie zostawimy najważniejsze skille, e, e, poczekamy, nie będę zabijał tej Mariczki specjalnie. Mam nadzieję, że A1, no nie, <laughs> jednak A1 po zabiciu całej trójki też już mocno bije. Dobrze, w takim razie, no nie planowałem tego, chciałem zaczekać, ale dobra, mogłem zmienić formę na tą defensywną. W takim razie spróbujemy pozbyć się Sifi i mieć nadzieję, że Armans nas nie wykończy. Czy to dobry pomysł? Nie, to nie jest dobry pomysł. Musimy sobie chyba poradzić z tym, że Mariczka zostanie rewajwowana, czyli zabijemy Armanza. No, Armans mógłby samodzielnie tutaj doprowadzić do naszej klęski, dlatego trudno, walka będzie dłuższa. Ale jak widzicie. No, mamy kontrolę cały czas nad tą walką. Sifi rewajowowała. to AI oczywiście nie jest zbyt mądre. Powinna rewajwować Maliczkę. z na live arenie nie byłoby tak wesoło, ale myślę, że teraz A3 powinno załatwić sprawę. Tym razem już nikt nie powinien przetrzymać. Sprawdźmy. No zgadza się. Hity po ponad 150 tysięcy. Co powiecie? Co powiecie na taką sytuację? Frolni. Zabija ukraińskie duo. Sprawdźmy jeszcze damage. No teraz nie miał okazji się wykazać. Ukraińskie duo to nadal powerhouse w tej grze, ale już nie dominują tak jak kiedyś. W kolejnej walce mam wrażenie, że porywam się z motyką na słońce. Ale tak, jeśli wy widzicie też ten, ten team z samymi mitykami, to właśnie o nim myślę. No, mamy tutaj może. Może nie ma Galatira, ale zobaczmy. No, gracz tutaj jest na 96 poziomie. Być może nie ma dobrego sprzętu, a przynajmniej nie tak dobrego jak ja, chociaż mój też nie jest najlepszy. No sprawdźmy. Myślę, że zostawimy ten sam team. Kiedy farmię arenę, żeby zdobywać medale, czyli zależy mi na czasie. Zamiast Armanza używam Supreme Kale'a. Jest szybszy po prostu. Armanz, jak zacznie zamieniać w te owce wszystkich, no to walki się przedłużają. A Supreme Kale świetnie tutaj robi robotę. Ale sprawdźmy teraz taką walkę manualną z Teamem pełnym mitycznych czempionów. Bardzo dobrych mitycznych czempionów. Zobaczmy. Mezomel też dostała ładnego buffa. Oczywiście wszyscy są ode mnie szybsi, natomiast tą Skin powstrzymał ich od wykończenia mojego teamu. No dobrze, no to robimy swoje. Myślę, że zaczniemy od A2. A jeszcze możemy kogoś zowcować. Tutaj mamy Wikita być może, ale Frolni też będzie miał negatywne afinity do tej pani, dlatego spróbujemy. Udało się. No i co, zabijamy na śmierć chyba po kolei, hmm, nie wiem od kogo zacząć, może tutaj. Okej, okay, jeden trup oczywiście, nie do końca, ale jednak do końca. Dobra, spróbujmy zresetować cooldownę, no akurat nie weszło. No i cóż, mógłbym myślę wykończyć wszystkich teraz za pomocą A3, być może Lady Mikage by to wytrzymała. Ale załatwimy ją za pomocą A2. Popatrzcie na damage. Pierwszy hit już załatwił sprawę. 76 tysięcy. Dobra. I cóż. No dobra, lecimy. Tutaj myślę, że nie ma wątpliwości, kto z tej walki wyjdzie zwycięski. Sama Lady Mikage też bardzo lubię ją na PvP. Jest super uniwersalna. I o ile Frolni w, w zasadzie... Używam tylko jednej jego formy. Tak Lady Mikage przełączam się. Najczęściej używam alternatywnej formy, ale nie waham się z przełączaniem na też formę podstawową. Jest bardzo mocna. I a po ponad 150 tysięcy. Nie było źle, prawda? I podkręcimy jeszcze poziom trudności. W tym teamie mamy trzech bardzo dobrych mityków plus sifi. No i jest tutaj Zinkfrunt. Czyli champion, który obecnie zadaje największe uszkodzenia ze wszystkich championów w Raid Shadow Legends. Oczywiście, jak zwykle, ruszam się jako drugi. Zigfront swoim EOI na szczęście niewiele nam zrobił i zaczynamy swoją walkę. Zamienimy w owce Sifi, czemu nie? Tutaj dorzucimy trochę tarczy i A2. I to jest to, co chciałem wam pokazać. Zrobię w edycji powtórkę tej akcji, żebyście dobrze zobaczyli, co tutaj się stało. Jak widzicie, zabiliśmy Ziegfrunda na jednego hita, ale nie to jest najważniejsze, ponieważ jeśli za pierwszym razem by nam się to nie udało, wtedy mamy jeszcze powtórkę tego uderzenia. Ale najważniejsze tutaj jest to, że ukradliśmy mu jego blok damage i ta umiejętność to jest właśnie to, co według mnie stanowi o jego prawdziwej sile. Owszem, buff do uszkodzeń jest bardzo dobry, cieszę się z niego, ale ten skill działałby i bez niego. Może byłyby problemy z zabiciem za pierwszym razem, a podwójne uderzenie to większa szansa na ukryta na te 3%, także po buffie do uszkodzeń ten skill jest kompletny. Dokończmy tą Walkę tutaj, po zabiciu SIFI, myślę, że Ach, jeszcze jeden revive, ale mamy kontrolę nad tą walką. Tutaj może się sytuacja jeszcze odwrócić na naszą niekorzyść. Zobaczymy, jak zadziała. A1 zabiło SIFI, jest ok. Tutaj owcujemy jeszcze airbase. I teraz to już mam nadzieję, tylko kwestia czasu. Została już ostatnia Arbys jako Last Man Standing, Last Women Standing w zasadzie, i A1 załatwiło sprawę. Ciekawy jestem, czy spodziewaliście się po tym Krasnalu tyle fajnych akcji. Nie pokazałem Wam tutaj wprawdzie żadnej walki, w której przełączałem się na formę alternatywną Frolniego, ale powiedzmy sobie szczerze, takie sytuacje nie były zbyt częste. Na ekranie widzicie teraz logi moich walk. Są to walki na klasycznej arenie Gold 5 w niedzielę, czyli nie w okolicach resetu. Bardzo duża różnorodność teamów. Możecie sobie zapauzować film, zerknąć na czempionów, z jakimi się mierzyłem. I muszę wam powiedzieć, że te walki sprawiły mi masę frajdy. Na koniec przejdziemy jeszcze na live arenę zobaczymy kogo nam wylosuje i kogo przeciwnik wybierze ok, mamy przeciwnika punktów ma mniej więcej tyle samo co ja więc ten sam poziom gold 3 około 4200 punktów zobaczymy no tutaj zdziwiłbym się gdyby nie wszedł jako pierwszy armaz my zaczniemy też standardowo tak jak to zwykle robię kiedy przeciwnik ma pierwszy wybór, Ankora jest moim podstawowym supportem Reviverem. Jeśli muszę, używam Pythona, ale cóż, nie mam nikogo tak dobrego jak Ankora na razie. Być może uda się kiedyś wylosować w końcu Sifi, no ale na razie Ancora jest podstawowym moim tutaj supportem i zobaczymy, w co pójdzie przeciwnik. Przeciwnik wykorzystuje swój czas do końca. Okej, okay, mamy Karzę i mamy Harimę. No to fajnie nawet, no wezmę Lady Mikagę. I zastanawiam się teraz, pewnie wskoczy Timid razem z Karzą. Ja chyba, no dobrze by było wziąć kogoś takiego na podpuchę, kto by był został zbanowany. I zauważyłem, że przeciwnik bardzo często banuje Tormina. I słusznie zresztą, ponieważ e, pasyw Tormina bardzo potrafi uprzykrzyć życie. Także podrzucam mu kandydata do zbanowania tutaj. I jako ostatni wejdzie w Frolni. O, i to jest właśnie to, co jest we Frolnim najfajniejsze, czyli jego kontrowanie Siegfrunda. Sprawdźmy. Mam nadzieję, że nie zbanuje mi Frolniego. No, no tu jest piękny termin dla, 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 Ciebie do zbanowania, Panie Dotmat. No dobra, Ankorę zbanował. Można się było tego spodziewać, to jest bardzo dobry ruch swoją drogą ze strony przeciwnika. Aczkolwiek nie wie, jak mocny jest mój San Wukong. No zobaczymy, zobaczymy. Nagrywam tą walkę komentując ją na żywo, dlatego nie znam wyniku. Zobaczymy, co się tutaj stanie. Przeciwnik na pewno będzie szybszy ode mnie, zwłaszcza, że wybrałem niego jako aurę. No, ciekawy team. spodziewałem się tutaj Timita. No dobrze, mamy blok Buffs i mamy blok Active Skills. Nie mamy jak tego wyczyścić, no ale tak, Tormin w sumie ok, jego pasyw działa. I Zigfront na pewno uderzy swoim najmocniejszym hitem. Nie, jednak nie, no, swoją drogą słusznie te stone skiny by tutaj sporo powstrzymały. Dobra. To co? Lecimy, zdejmiemy te, stą, tego StoneSkin'a i ten blok debuffs. No, skin niestety nie zszedł, ale jeszcze mamy jedną próbę. Drugi raz nie zszedł, trudno. No dobra, może kogoś uda się zamrozić? Nawet, nawet, nawet. No zobaczymy, co tam ten Jingguan zrobi, mamy troszkę debuffów na sobie, ok, sam kong stał. no i teraz to, co Tygrysy lubią najbardziej, czyli A2 Frolniego i przeciwko Zikfrundowi zabija na śmierć. Lecimy dalej, tym razem uda nam się, mam nadzieję, wszystkich zestanować. no nie wszystkich, ale... Ale cóż poradzić? Tutaj jakiś pasif, o którym nie pamiętam, zadziałał. Dobrze, Sam wstał, tu mieliśmy jakiś kontratak i kończymy tą walkę. Było miło, dziękujemy panu. Lecimy dalej. Po dwóch pierwszych wygranych walkach dzisiaj, których widzieliście, tą drugą. Pierwszej nie nagrywałem, ale zobaczcie, też walczyłem przeciwko Zigfrondowi, przeciwko Krix i też bardzo mocny team. Miałem dwie porażki, także nie chciałbym, żebyście myśleli o Frolnim jako o jakimś tam wytrychu uniwersalnym czempionie, który zabija wszystkich na śmierć. Nie, może być skontrowany oczywiście, jak prawie każdy czempion w tej grze, i tutaj no, ważnym mm, czempionem, który w zasadzie jest mocarny nie tylko przeciw Frolniemu, jest Marius, także przeciwko niemu zawsze bardzo trudno się walczy. UDK również sprawia, że ten pierwszy hit może być weak hitem z A2 i drugiego hitu już nie będzie, dlatego tutaj sporo robi RNG i o ile w tej trzeciej i w drugiej i w trzeciej tej przegranej walce no raczej nie miałem szans z tymi przeciwnikami, tak z Krakenem w tej walce, w której miał Tormina, UDK, Sifi i mitycznego czempiona, którego imię mi teraz wyleciało, no, mogłem, mogłem wygrać, ale popełniłem kilka błędów. I spróbujmy teraz ostatnią, finalną walkę na live Zobaczymy, co się uda. Byłoby miło zakończyć to ten pokaz wygraną. Czy tak będzie, nie wiem. Zobaczymy. Mamy bardzo mocnego przeciwnika jakiś rosy ukraiński bądź rosyjski klan. I zaczynam jako pierwszy. Lecimy. Ciekawe, kogo nam tutaj wystawi ten przeciwnik. Mamy SIFI, mamy arbiterkę, więc myślę, że zaczniemy tak i w domyśle będzie jeszcze Tormin i Frolni. Chyba, że coś innego się wydarzy. Wtedy ewentualnie może być UDK i Frolni. Mamy Tora. Ciekawe. Z Torem nie walczyłem jeszcze. Hmm, raczej nie powinienem się tu spodziewać już Rotosa, ma już odpowiednią ilość nukerów. Dlatego chyba jednak pójdziemy tak jak pierwotnie to zakładałem, czyli użyjemy Tormina. Przeciwnik będzie miał za gwostkę kogo zbanować, czy tradycyjnie, czy Tormina. Tak, ja myślę, że no pozbędziemy się. Tarasa jest tutaj najmocniejszym nukerem i bardzo jestem ciekawy tego tora. To jest prawdopodobnie jakiś test, sprawdzian tego tora, nie wiem na ile on jest mocny na, na arenie, więc myślę, że po prostu świeżo po zbudowaniu trafił do testów. Nie wiem, czy będzie wymagający, no ale te supporty tutaj naokoło mają zdecydowanie zapewnić mu przeżywalność. Raczej to się nie uda, no ale mamy też troszkę z tą skinów. a i tu też... Fajnie, bo będziemy mieć szansę ukraść takiego Stonskina. ach, no niestety, SpyTiona nie będę próbował, bo może być Wicked, więc trudno, nie będę kradł Tonskina. No i zobaczmy, pokaż. O, ładnie, tak 60 tysięcy na Konga Hit, całkiem, całkiem muszę przyznać, że Tor ma moc. Ma tę moc, tak. Poczekajmy na. Myślę, że uderzymy w Sifi. Tutaj. I zaczniemy niszczyć HP, bo oczywiście Sifi zostanie rewajwowana, ale my zaczniemy niszczyć jej HP, Max HP i budować swoje Max HP. Za każdy kill. Jeszcze myślę uda się. A, nie uda się jednak samo. znowu trafi do piachu. Prawdopodobnie. ma przerąbane co chwilę chwilę umiera, proszę, jeszcze rykoszetem dostał. Ładnie. No, ciekawy, ciekawy ten tor, trzeba przyznać. Zresetujmy, uda się. Raj jest, reseta 2, jak miło. A no, może zabijemy Tora? Co, co tak będzie zabijał naszego Samu-Konga ciągle? Myślę, że za zabijemy go. No, przy okazji, kradnąc mu buffę. Tym razem sanukong kong przeżyje. No to zdecydowanie jest jakiś test tego Tora. No ale wesoło, fajnie, że ludzie tak się bawią, to w końcu gra. Nie pozwolę już Torowi zabić Sanu Konga po raz trzeci. Ale tych rewajwów ma jeszcze, no ale już chyba następnych rewajwów nie użyję. Czyli tak, mamy plus 20, plus 40% max HP, plus 40 speedu, także myślę, że ten hit powinien załatwić tutaj sprawę. Także tym miłym akcentem może to zwycięstwo na koniec nie było zbyt wymagające, ale przy okazji zobaczyliście Tora w akcji na live arenie. Myślę, że nie będziemy go zbyt często oglądać. Raczej spodziewam się, że ludzie go będą używać na PVE po tych oczywiście fazie pierwszych testów. Ale fajnie, fajnie też się ucieszyłem, że to zobaczyłem. Ostatecznie, patrząc na dzisiejszy dzień, na bilans tych 10 walk, które dzisiaj stoczyłem, poszło mi całkiem nieźle. Nie pokazałem Wam tych trzech przegranych walk wprawdzie, ale sami widzicie, że Frolni radzi sobie całkiem dobrze. Było tu kilku mocnych przeciwników. Mieliśmy Harimę, mieliśmy Sifi, mieliśmy Georgida. Było kilku niestandardowych. Proszę bardzo, Loki tutaj się pojawił. Nie walczyłem tutaj z tymi stricte najlepszymi meta championami, ale na poziomie Gold 3 idzie mi całkiem nieźle. Także podzielcie się w komentarzach swoimi wrażeniami z tego, jak Wam podoba się Frolni, jak Wam się podoba Frolni po buffie, czy go macie. Myślę, że nie powinniście za bardzo się smucić, jeśli go wylosujecie. To mój pierwszy mityczny czempion wylosowany z Shardów i po pierwszym takim, hm, czy on będzie miał jakieś zastosowanie praktyczne? Po tych testach, które prowadziłem przez weekend, to co widzieliście również na dzisiejszym filmie, sprawia, że bardzo go polubiłem. Nie jest to super ścisła meta, ale ma swoje zastosowanie. Jeśli po przeciwnej stronie zobaczycie Zikfrunda. To Frolni jest właśnie tym czempionem, który jest odpowiedzią na Zikfronda. Oprócz tego na Leoriusa, ale jego już rzadziej widujemy. Ale to jego A2 naprawdę, naprawdę mocno uderza, zwłaszcza po wcześniejszym przygotowaniu. I na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki. Cześć!